Manko, siemanko, z tej strony Rafał z Motorwu. Dzisiaj jestem dla Was standardowo z kolejną motocyklową nowością. Za oknem już taka delikatnie aura, można powiedzieć, wiosenna, więc już naprawdę jest chyba bliżej niż dalej, żeby ten sezon 2024 wjechał pełną parą. No ale żeby mógł wjechać, no to rzeczywiście musicie mieć jakiś motocykl w garażu. No a jeżeli będziecie mieli taki motocykl, jak stoi za mną, to wierzcie mi, że jest to zdecydowanie dobra droga do sukcesu. Słuchajcie, zanim przejdę do samej prezentacji tego motocykla, która myślę, że za krótka nie będzie, bo nie jest o czym opowiadać, no to chcę wam tego powiedzieć, że na pewno jakby, jeżeli scrollujecie nas od jakiegoś czasu na YouTubie, no to widzicie, że tam już tych filmów jest prawie 1000, bym strzelił taką liczbę, że tych motocykli już się przewinął przez nasze ręce naprawdę sporo, no ale są takie motocykle, przy których wciąż gdzieś tam delikatnie to serce bije nam troszeczkę mocniej, które może rzeczywiście tanie nie są, ale sama nasza świadomość, że mieliśmy taki motocykl w garażu tak fajnie zachowany, tak fajnie doposażony, zawsze gdzieś tam przypomina mi o tym, że te motocykle sami po prostu lubimy, sami też na nich jeździmy. No i myślę, że ten Fazer jest świetnym tego przykładem. Fazer FZ8 z 2012 roku w wersji, jakiej pewnie jeszcze nie widzieliście, więc usiądźcie sobie wygodnie, jeżeli szukacie właśnie jakiegoś fajnego Fazera. A ja Was już zapraszam na krótką, albo nawet i długą prezentację z tym motocyklem w roli głównej. Sami Yamaha FZ8, czyli ten tak zwany Fazer, bo jest to właśnie w tej wersji z plastikami. No i tak naprawdę w wersji, którą bym nazwał 50. rocznica. Rzeczywiście Yamahy w 2012 roku wychodziły w tej wersjach 50-lecia i to dotyczyło nawet 125 i tych większych pojemności. One wychodziły wtedy w biało-czerwonych barwach. No i ten motocykl, mimo że właśnie rzeczywiście jest 12, ma parę akcentów fabrycznych, no to jest stylizowany właśnie na tą 50. rocznicę. No i słuchajcie, myślę, że już na sam pierwszy rzut oka widać, że to jest bardzo nietypowy motocykl, bardziej wystylizowany pod siebie, ale uważam, że jest to mega fajna opcja. Teraz rzeczywiście jest taki trend, że każdy chce mieć coś innego. Te wszystkie nudne motocykle zaczynają się po prostu wszystkim nudzić i objadać, że tak powiem. No a ten motocykl jest zrobiony bardzo fajnie, bardzo ze smakiem, jednocześnie też bardzo, moim zdaniem, profesjonalnie. Więc tutaj jest to zdecydowanie jedna z najwyższych półek Fazera z tych roczników, jakie moim zdaniem można dorwać. Jakby największa ilość dodatków i tak dalej, o czym zaraz powiem. No ale może zacznę tak naprawdę od samego początku. Motor W to jest firma, która zajmuje się sprzedażą motocykli, jak się pewnie domyślacie, ale prowadzimy też swój serwis motocyklowy, do którego gorąco zapraszam. No i tak naprawdę już od jakiegoś czasu, od już paru dobrych lat, staramy się ten poziom tych motocykli, które stoją na tym naszym dywanie, trzymać naprawdę wysoko. Rzeczywiście raczej nie słyniemy z tego, że nasze motocykle są w jakichś super cenach. Myślę, że u nas nigdy nie było takiego dopiska typu okazja, a już na pewno nie była to okazja cenowa, raczej to jest ta wyższa. No ale to też nie jest tak, że to jest sucha cena, słuchajcie. To są motocykle pewne, sprawdzone, bezwypadkowe w zdecydowanej większości, z fajnymi przebiegami, które rzeczywiście trzeba za takie motocykle zapłacić. Ale powiem Wam szczerze, to jakby prosta metoda na sukces. My jak widzimy taki motocykl w ogłoszeniu i widzimy, że on jest tak naprawdę tam za granicą w cenie już lekko powyżej rynkowej polskiej, ale mając tak fajny motocykl, który zobaczcie, jak on się fajnie prezentuje, jak inaczej się prezentuje, ile ma dodatków, które już na pierwszą drogę widać, a zaraz jeszcze tam o nich wszystkich powiem, no to prędzej czy później taki motocykl się sprzeda i jakby to będzie taka fajna, miła transakcja, bo myślę, że każdy, kto do nas przyjdzie, się takim motocyklem zajara, tak jak i my, i na pewno znajdziemy wspólny język. Więc tak, pierwsza rzecz, motocykl jest bezwypadkowy, więc za układ jezdny typu zawieszenie, rama, koła, to jest wszystko gwarant, że jest ten motocykl bezwypadkowy. Napisałem to też na fakturze, ale to też także po prostu widać. No ale przede wszystkim, Może gdzieś tam jeszcze inaczej. To jest motocykl z fajną historią, bo zobaczcie, oprócz tego, że tu stoi fajna maszyna, to jeszcze mam ze sobą całkiem fajny zestaw dokumentów. Oczywiście oprócz tego, że jest instrukcja obsługi, książka serwisowa, no to jest też parę wyciągów z ostatnich przeglądów, parę faktur z ostatnich przeglądów. No i co też jest ciekawe, w ogóle ciężko mi tak już sobie postegregować informacje, jakie Wam tu sprzedam, ale generalnie ten motocykl, zobaczcie, no może zacznę też od tych dodatków. On został delikatnie przerobiony przez firmę, którą Wam teraz tutaj pokażę. Ona jest
fajnie logowana na niektórych elementach tego motocykla. No i zobaczcie, tych dodatków jest tutaj trochę i one zdecydowanie od takiego zwykłego Fazera go odróżniają. Chociażby zobaczcie, jaki fajnie zrobiony zestaw siedzeń, gdzie w całym tym motocyklu się przebija taki akcent takiego a la karbonu. Tak samo tutaj zobaczcie, wstawki karbonowe, do tego pociągnięty jest taki karbonik z tyłu. Tak samo na przednim bortniku, zobaczcie, jest także doklejony taki element karbonu, więc myślę, że bardzo fajne fotele, można powiedzieć czterokolorowe i mega fajnie to wygląda, tak dobrze mówię? Nie, trzykolorowe, ale jeszcze w dodatku z tym karbonem. Myślę, że mega fajnie to wygląda, podbija taką unikatowość tego motocykla, więc to już jest fajny temat. No oczywiście mnóstwo na tym motocyklu właśnie takich detali kolorystycznych, które każą nam zwracać uwagę na to, że to jest właśnie te 50-lecie, czyli jakieś czerwone paseczki, czy zobaczcie tutaj tylny błotnik w kolorze nadwozia, także z logiem Yamaha z paseczkiem, no przedni, w sensie cały zbiornik, tutaj owiewki boczne, przednia czasza, błotnik, dolny pług, to wszystko gra ze sobą, wszystko jest przemyślane, więc tutaj nie ma jakiegoś grama przypadku. Oczywiście do tego paski na felgi, tutaj w ogóle same golenie, które są czerwone, a w serii powinny być złote, ale generalnie zobaczcie już samo, jak to się prezentuje, jak to zupełnie inaczej wygląda, jak te rury są w kolorze czerwonym. Układ wydechowy, zobaczcie, pełen układ wydechowy Leovinsa i to, co jest ciekawe, ten Leovins naprawdę z takiej grubszej półki, oczywiście z homologacją, prawdziwy karbon, do tego DB Killer w środeczku siedzi, żeby za bardzo się nie dał, ale oczywiście w każdej chwili można go wyjąć. Tutaj widać, że ktoś chyba się do katalizatora dobierał, żeby go wyjąć, więc naprawdę mega fajny układ wydechowy, ale wbrew pozorom z tym DB Killerem ten motocykl da się z nim normalnie po mieście fajnie śmigać, więc nie jest jakiś za głośny, więc ta pucha też jest spora i fajnie to wbrew pozorom wytłumia. No po wyjęciu tej wkładki no to już będzie, myślę, że taki hardcore. No idziemy dalej, zobaczcie, krótki uchwyt rejestracji z LED-owymi kierunkami z przodu, tak samo jak i z tyłu, więc z tyłu macie kierunki LED i podświetlenie rejestracji LED-owe, z przodu macie takie sympatyczne kierunyczki wkomponowane w nadwozie, ale całkiem fajnie świecą, zaraz wam zresztą to pokażę. Słuchajcie, osłona chodnicy, także z FZ8, jest także jakiś tam fajny dodatkowy bajer. Crashpady, myślę, że to całkiem symboliczne, ale zawsze coś tam już od tej ramy nas odpycha. Sety, zobaczcie, pełne sety, w dużym stopniu regulowane, więc macie tutaj regulowane sety, także w takim anodyzowanym czerwonym kolorze. Myślę, że całkiem fajnie noga tu siedzi, przyjeżdżałem się tym motocyklem, myślę, że fajny temat. Po drugiej stronie tak samo, fajne sety. Myślę, że można też się też gdzieś tam z tą regulacją pod siebie pobawić. Osłona łańcucha, zobaczcie, FZ8 także z logowaniem, aluminiowa osłona łańcucha, nie plastikowa. Znowu jakiś tam fajny bajer. Idziemy na górę, zobaczcie. Oczywiście kierownica Rizoma razem z wieżyczkami, więc tutaj pełna Rizoma. To też nie jest jakiś wcale tani dodatek. Bardzo ładnie zachowana, też takiej anodyzowanej czerwieni. Fajnie to siedzi. Rizoma oczywiście do tego wjechały całe manetki, zobaczcie, manetki Rizoma, do tego ciężarki Rizoma oraz klamki Synto, na które też jest homologacja, więc tam za granicą zbierają homologację na wszystko. Dajemy wam także taki papier, że to nie są jakieś tam Chińczyki, tylko normalnie klamki regulowane z homologacją. Lusterka, znowu tutaj Rizoma, więc tutaj jest naprawdę, te dodatki wcale nie są z takiej niskiej półki, też z homologacją, więc tutaj komplet takich lusterek to już jest całkiem duża kwota. Delikatnie chyba wyższa szyba, więc tutaj naprawdę siedzi to, myślę, że fenomenalnie. Cała obsługa motocykla, wierzcie mi, że na żywo mega się prezentuje. Tak jak gdzieś tam rzeczywiście on nawet pasuje w nasze barwy firmowe, więc może też wyjątkowo jakaś tam sympatia do tego modelu nam siedzi. No ale oczywiście dolny pług, który też wychodzi tam chyba dopiero po 2012 roku, który też myślę, że nadaje takiego sportowego charakteru tej maszynie. Więc myślę, że tutaj od strony wizualnej, takiej kosmetycznej w ogóle ciężko się do czegokolwiek przyczepić. Obchodząc go dookoła naprawdę nie ma jakieś, nie wiem, rysy, pęknięcia, jakiegoś wielkiego zadrapania, do którego można byłoby tak palec przyłożyć i o, tutaj coś mu dolega, nie? Naprawdę fajnie to wygląda, fajnie się to prezentuje. Wierzcie mi, że na żywo robi to jeszcze większą robotę niż na tym filmiku. Kolejna rzecz, motocykl jest po serwisie. Tutaj mówiąc po serwisie, naprawdę uważam, że to jest bardzo gruby serwis. Oczywiście jakieś tam nawet poprzednie wyciągi z ostatnich przeglądów w 2023 roku, a było tego trochę i ktoś też całkiem niemałe pieniądze zostawił. Gdzieś tam czasem nawet na poziomie 600 czy 150 euro.
przy przebiegu 35 tysięcy. Można sobie oczywiście to przejrzeć. Między innymi był zrobiony komplet wymiany opon. No i słuchajcie, macie tu praktycznie nowki sztuki, bo roczniki opon to jest 2022. Micheliny Pilot Powery, trójki. Zobaczcie, bliźnika, tak naprawdę to są opony, które zjeździły może kilkadziesiąt kilometrów. Jeszcze mają te tak zwane cycki pośrodku opony, więc myślę, że mega fajny temat. Tak samo tył, jak i przód. Więc tutaj to już jest, myślę, że co najmniej 1000 zł w kieszeni, nawet nie wiem, czy nie więcej za właśnie ten zestaw kół. Oczywiście to wszystko było wymieniane przez tą firmę, którą wam tam oznaczyłem. I zobaczcie, jak ona też fajnie porobiła takie, tak jak serwisowe, takie mini plomby, żeby też zapobiec jakiemuś druciarstwu. No tutaj tak samo chyba komplet klocków wymieniony był i z przodu, i z tyłu. I w ogóle te takie, o zobaczcie, te takie małe plomby są praktycznie na każdym z takich kluczowych elementów motocykla. Więc myślę, że to też gdzieś tam nadaje takiego profesjonalizmu całej maszynie, więc to też myślę na plus. No wolej w silniku z danym motulem 1040 i tak naprawdę moim zdaniem to jest motocykl bez składu żadnego na teraz. Zrobiliśmy jazdę próbną, przejechaliśmy się, puściliśmy kierownicę, sprawdziliśmy ładowanie, więc moim zdaniem nic na ten moment przy motocyklu robić nie trzeba i też uważam, że wasze zdanie też takie będzie. Więc tarcze bez luzów, w sensie bez rantów i z przodu, i z tyłu klocki super, zawieszenie suche, nie cieknie. Żadnych wycieków z samego motocykla nie ma. Sam silnik chodzi ładnie, sprzęgło, nie hałasuje kosztom, nie wypadają biegi. Naprawdę wyższa półka Fazera. Jeżeli takiego właśnie szukacie, to myślę, że zdecydowanie może to być motocykl dla was. No tak jak wam wspomniałem, fajny zestaw dokumentów, ale oprócz tego trzy kluczyki, czyli standardowo dwa do stacyjki, w sensie dwa takie zwykłe czarne, jeden czerwony serwisowy. No i co też muszę wam powiedzieć, że motocykl jest przygotowany do rejestracji, czyli kupując taką maszynę u nas, oprócz tego, że ona jest teraz sprowadzona z Niemiec, no to my robimy gotową teczkę, czyli my, po naszej stronie będzie przegląd, my robimy badanie, wystawiamy fakturę, wszystkie tam wpisy, nie wpisy robimy my, więc wy po zakupie idziecie bezpośrednio do Wydziału Komunikacji, dostajecie tam blachy, płacicie tam 120 zł, po wyjściu robicie ubezpieczenie i koniec. Wsadzacie tablicę do ramki i można ruszać w drogę, więc myślę, że mega fajny temat. Co więcej, z racji, że teraz tej tablicy oczywiście polskiej jeszcze nie ma, więc na kołach wrócić nie możecie, no to my takie motocykle dowozimy wam pod dom, więc oczywiście zapraszam was do nas, możecie sobie ten motocykl zobaczyć na żywo, potwierdzicie sobie wszystko to, co wam teraz powiedziałem, sklepimy sobie piąteczkę, pogadamy, no będziecie mogli przysiąść się na ten motocykl, przejechać, więc gorąco was zapraszam. Ale jeżeli nie wiem, no i wtedy ewentualnie wam się spodoba, no to my wam także możemy się umówić na transport, ale możemy też się umówić, że oględziny tego motocykla zrobimy u was pod domem. No i my też już do takiego stopnia się wyspecjalizowaliśmy w transporcie tych motocykli, że wystarczy, że do nas zadzwonicie, powiecie skąd jesteście, my wam transport tego motocykla wycenimy przez telefon, no i tak na dobrą sprawę wy z góry płacicie tylko i wyłącznie sam koszt transportu. My do was przyjeżdżamy, wy sobie motocykl na miejscu oglądacie, jak wam się podoba, no to dopiero wtedy za motocykl płacicie, więc myślę, że to jest taka naprawdę uczciwa oferta w obie strony, gorąco do niej zachęcam. No i co tu więcej? Wpadajcie jeszcze w social media, Facebook, Instagram, TikTok. Chcecie być na bieżąco z ofertami, to wbijajcie na Facebooka. Możecie też nas kojarzyć z takiej serii filmów na YouTubie do Odciny TV. Tam też cała masa zdjęć, opinii. Warto tam sobie zajrzeć. No i co więcej? No chyba nie zostaje mi nic innego, przekręcić kluczyk. No, jeszcze tylko wspomnę, że jest szansa zakupu motocykla na raty oczywiście. Jeszcze chyba o tym też nie wspomniałem, że motocykl ma przebiegu 35 564 od nowości. To będzie 100% identyczny przebieg. Napiszemy to na fakturze. Co więcej, to jest potwierdzone tymi wszystkimi wyciągami z ostatnich badań technicznych, więc tu się wszystko zgadza, kalkuluje, więc oczywiście to wszystko jest do wglądu. I tu też jeszcze jest ważne, co wam wspomnę na szybko, że mamy do tego motocykla homologację, więc tu jest potwierdzenie, że to jest rok 2012, a nie jakiś tam, nie wiem, 11, 12, jak to czasem było. Więc 2012 to jest ten RN25 powinien. No i już chyba nie przedłużę. Kluczyk przekręcony, czerwony guzik w dół, klikam, zapłon. Oczywiście motocykl na ABS-ie. Światła krótkie, długie, krótkie, długie. Mryganie. Kierunkowskazy. Dźwięk to oczywiście jest echo, ale po wyjęciu tej wkładki to już jest taki Saigon, że można się zakochać.
jest naprawdę mega fajny motocykl. Ja zresztą już byłem słynny z tego, że chwalę te swoje maszyny, ale myślę, że trzeba takie motocykle chwalić, żeby je delikatnie wyróżnić spośród tego tłumu wszystkich igiełek, jakie są w tym polskim internecie. Więc jeżeli chcecie go zobaczyć go na żywo, wpadajcie do Motor W8020 Żerardów, a ja już się na tą chwilę z Wami żegnam. Mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy, jeżeli nie, to może chociaż usłyszymy. Więc trzymajcie się ciepło, lewa w górę i aby do tego najbliższego sezonu. Siemanko, hej!